Weki, konserwy, warzywa i owoce, produkty długoterminowe najczęściej trafiają do jadłodzielni, która działa od roku w Ełku. Szafa z lodówką, gdzie żywność można pozostawić i skąd potrzebujący mogą ją zabrać, znajduje się w podwórku kamienicy przy ulicy Małeckich 3. Dziękujemy za ten rok. Mam nadzieję, że udało się pomóc wielu osobom, a ełczanie dzięki jadłodzielni znaleźli dobry sposób na pozbycie się żywności, której sami nie zdążą zjeść, mówi Emilia Borawska, która zainicjowała akcję. Właśnie mija nam rok jadłodzielni w Ełku. My jako koordynatorzy tego działania jesteśmy zadowoleni z tego, jak to przyjęło się w naszym mieście. Na ten moment nie możemy oszacować, ile uratowaliśmy żywności. Na pewno była jej masa, bo dostajemy ciągle zdjęcia. Zdjęcia wrzucane na Facebooka są sygnałem także dla tych, którzy żywności potrzebują. Idea podoba się ełczanom, z którymi rozmawialiśmy. Dobre rozwiązanie, bo wtedy nie marnujemy jedzenia, a ktoś inny może na tym skorzystać. To bardzo dobry pomysł moim zdaniem, żeby pomagać innym w ten sposób. No jak najbardziej, ja też popieram taką rzecz, taką sprawę, no bo to jest potrzebne w zasadzie w sumie tym, którzy to potrzebują tego jedzenia, a niektórzy po prostu wyrzucają na śmietnik, do śmietnika, do kontenerów i po prostu to się niepotrzebnie niszczy. Wielu ełczan waha się, czy zostawić w jadłodzielni produkty, które już zostały otwarte, jak na przykład cukier czy makaron. Dostajemy właśnie takie pytania, co z tym otwartym, więc ja je sama zabezpieczam. Biorę taśmę, zaklejam tak, jeżeli jest to cukier, jeżeli jest to kasza i też mogę taki produkt tutaj zostawić. Dzisiaj też przywiozłam dużo słoików, takich naszych przetworów domowych. To na takich słoikach są dostępne naklejki. Tu już musimy napisać, co to jest. Na przykład ja mam ogórki, więc piszę ogórki kiszone z roku 2018, tak? I wkładamy do jadłodzielni, ja myślę, że to 10 minut, za chwilę tego nie będzie. Więcej o food sharingu i ratowaniu żywności dowiedzieć się będzie można 8 września w Ełku na targach ekonomii społecznej między placem Jana Pawła II a Targowickiem Miejskim.